Miniony weekend można było spędzić na jednej z najbardziej znanych i lubianych dorocznych imprez. 22. piknik kawaleryjski, a oprócz kilkunastu formacji i grup rekonstrukcyjnych reprezentujących barwy różnych pułków, zgromadził również pokaźną publikę. To chyba najbardziej przyciąga ta malowniczość. Malowniczość konia, ruchu konia, galopu końskiego, malowniczość munduru, polskiego munduru z różnych czasów, bo mamy tu mundury przynajmniej rozstrzelone o kilkadziesiąt lat, z różnych okresów historii polskiej kawalerii i to pewnie w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności to te umiejętności ładu, bo tutaj szczególnie to forsowanie przeszkody wodnej czy skoki przez przeszkody też pięknie wyglądają. No i myślę, że mimo wszystko także, bo zawsze to różnie z tym bywa, ale my staramy się to przede wszystkim w ludziach obudzić i przypomnieć, czyli tradycje, niezwykłe tradycje polskiej konnicy, polskiej kawalerii, jeźdźców od drużyny Mieszka po okres współczesny, bo mamy przecież szwadron reprezentacyjny Wojska Polskiego do czasów dzisiejszych, bo mamy kilkaset osób w barwach Federacji Kawalerii Ochotniczej. Także ta tradycja, ta historia, jedna z najpiękniejszych kart polskiej historii, czyli historia polskiej kawalerii, myślę, że ściąga ludzi i dlatego co roku jest olbrzymie zainteresowanie. Sobotnie pokazy szczególne wrażenie wywarły na osobach, które odwiedziły imprezę po raz pierwszy. To za taki piknik tym bardziej, nie? Bo to jednak nie było. Na co dzień takie atrakcje są, nie? Także ładnie jest. Wybierzecie się Państwo jutro na drugą część pikniku? Tak, oczywiście, bo zrezygnowali z dalszych jazdów, tylko teraz zostaniemy tu na tym pikniku. Jutro tak samo, nie? Także zobaczymy jutro, jak będzie. Byle pogoda dopisała, nie? Jak nie będzie padać, no to będzie fajnie, nie? Znamy imprezę, tylko że ja jestem pierwszy raz na tej imprezie i dla mnie się podoba. Jestem po prostu jakby zauroczona tym wszystkim, tymi końmi, tymi żołnierzami tutaj, tymi wojskowymi. Mamy tutaj gości, także zwiedzamy. Tu chcieliśmy, dzisiaj mieliśmy inne plany, pokazać Suwalszczyznę, ale jak zobaczyłam to, że to będzie takie coś, mówię, nie, no jedziemy bardzo chętnie, no i jesteśmy zadowoleni. Bardzo nam to się podoba, ta impreza cała. My jesteśmy pierwszy raz, ale jesteśmy zaszczyceni, naprawdę. To co tutaj, wrażenia piękne. No szkoda, że taka pogoda nie dopisała. Bardzo żałujemy, no ale frekwencje mamy, jakby nie było, nie? Zdecydowanie. Tak. A czy wybierzecie się Państwo też na jutrzejsze? Tak, bo dla nas jeszcze bliżej. My z północy jesteśmy, to bliżutko mamy. No także jutro też będziemy. Wspaniałe konie, jeźdźce i ich umiejętności również podobały się najmłodszej publiczności. Co było najfajniejsze zdaniem Olka? Jak koniec kakao przez wodę. Doroczny piknik kawaleryjski to żelazny punkt w kalendarzu tych, którzy rozmiłowani są w koniach. Wielu jeźdźców nie wyobraża sobie tu nie być. Jednym z najdłuższych staży legitymuje się rotmistrz Andrzej Michalik. W początku jestem tu zawsze w Suwałki. Suwałki to jest moja druga mała ojczyzna. Kochasz to miasto i kochasz ten piknik. I kocham tych ludzi. Przede wszystkim kocham tych ludzi. Krzysio Skłodowski, Jurek Brzozowski są wspaniali, najcudowniejsi ludzie, którzy mają w sercu to, co najważniejsze, Polskę. Widowiskowe przejazdy, skoki, pokonywanie przeszkody wodnej, to wszystko robi olbrzymie wrażenie na publiczności. Konie, jak się okazało, nie są specjalnie szkolone do tego rodzaju pokazów. Jak więc udaje się skłonić się do współpracy? Koń, który dopiero ma 7. raz siodło na grzbiecie, takiego parkouru jeszcze nie chodził. Dla tej klasy cudownej, śląskiej kobyłki, której właścicielem tutaj jest Arek Śliwa, udostępnił mi tą kobyłkę, jest cudowna. Pojechaliśmy, dla mnie było najważniejsze pojechać ten cross. Tak naprawdę to praca z koniem to nie jest praca w kierunku czegoś takiego, co tu widzimy. z koniem trzeba być na co dzień, jeździć, zajeździć go, nie zajeździć go do końca, tylko słowo zajeździć znaczy ujeździć go w sposób odpowiedni i rozumieć go, też szanować czasami różne jego wolę, aczkolwiek w granicach, bo to koni ma się słuchać. Natomiast to jest ciężka, codzienna praca, bo oprócz tego będzie jeszcze szabla, oprócz tego będzie jeszcze lańca, oprócz tego są przemarsze ulicami, gdzie zdarzają się różne rzeczy. Wiele starań i pracy w kultywowaniu ułańskich tradycji wkłada miłośnik koni, ułańskiej tradycji i historii, dyrektor tutejszego muzeum Jerzy Brzozowski. Niestety tych, którzy pamiętają przedwojenne defilady kawalerii, już praktycznie nie ma, a jeszcze kilkanaście lat temu Andrzej Wajda, suwalczanin, urodzony tutaj, syn oficera suwalskiego, jednego z suwalskich pułków, pisał do mnie. Trzeba pamiętać, że wyjechał z Suwałk mając 6 lat, ale pisał do mnie w liście: pamiętam defiladę na 3 maja w Suwałkach, godna stolicy. Także to naprawdę było piękne. Tych, którzy to pamiętają, niewielu jest, a my staramy się tą tradycję, ten stukot końskich podków o suwalską ulicę przypominać, wzbudzać i przywracać w najlepszym tego słowa znaczeniu.